Cześć, witam was bardzo serdecznie, Fifi Mobile 22. Pierwszy odcinek z tej gry na moim kanale, a tak naprawdę przepraszam was, bo to nie jest 22. To jest póki co beta, która wyszła dzisiaj, beta, czyli wersja testowa tej gry. Najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli nie chcecie w to grać, to nie musicie, bo nasze postępy z bety w ogóle nie przechodzą na 22, tą prawdziwą grę, która wyjdzie prawdopodobnie w styczniu, ale tak naprawdę polecam wam to zainstalować i sobie pograć, bo jest dużo nowości. Jest nowa szata graficzna, według mnie, co dużo mówić, zajebista, jest nowy gameplay. No ja tutaj nie będę dużo opowiadał, myślę, że sami na własnej skórze lepiej, gdybyście się o tym tutaj przekonali. Ja mogę wam powiedzieć, jak możecie pobrać tą grę, jeżeli nie wiecie. Myślę, że wiecie, a jeżeli nie, to beta póki co nie wyszła we wszystkich państwach, wyszła tylko w 3 państwach. W Polsce nie wyszła, dlatego nie da się jej ściągnąć z sklepu Google Play, musicie ją ściągnąć z zewnętrznego źródła, a więc żeby ją zainstalować, najpierw musicie wejść w wyszukiwarkę, na przykład Google, i wpisać tam FIFA Soccer Beta i instalujecie ten plik, który jest z 23 listopada 2021 roku. Tylko zanim grę zainstalujecie, musicie odpalić VPN-a i zmienić. Może to być tak naprawdę dowolny VPN, ja mam jakieś lightera. Natomiast ważna sprawa jest taka, że tego VPN-a odpalacie, zanim zainstalujecie grę. A więc nie najpierw gra, później VPN, tylko najpierw VPN, dopiero później gra. I musicie się zalogować na serwer rumuński, kanadyjski albo indyjski. Tylko te 3 państwa mają betę póki co. Kanada pewnie dlatego, że no, tam EA ma swoją siedzibę. Indie dlatego, że dużo Hindusów gra w FIFA Mobile. Chińczyków pewnie też. Zresztą ta gra jest podobna do chińskiej FIFA Mobile, czy też koreańskiej, ale Chińczycy, wiecie, mają własną swoją wersję, Hindusi nie. Natomiast Rumunia pewnie dlatego, że jednym z głównych partnerów EA FIFA Mobile jest youtuber Stopdi, który z narodowości jest Rumunem, i pewnie dlatego Rumunia dostała wersję testową. Ja się tutaj zalogowałem na serwer bukareszteński, także Bukareszt po prostu. Myślę, najlepsza opcja, bo najszybciej tutaj chodzi nasza Europa Środkowa, podobna strefa, także tutaj wchodzicie na VPN-a rumuńskiego i dopiero instalujecie później tą grę. Tak na szybko wam pokażę, jakie mamy nowości, choć oczywiście nie ma jeszcze daty premiery FIFA Mobile 22, nie ma jeszcze pre-seasonu. Wyjdzie pewnie pre-season w grudniu, to się dowiemy, kiedy ona wystartuje. Prawdopodobnie w styczniu, dlatego jak się wiele osób mnie pyta, kiedy nowa FIFA Mobile, to mówię, że w styczniu, bo wtedy prawdopodobnie będzie, ale daty premiery nie ma. Poznamy ją dopiero, jak będzie pre-season. Jak się skończy pre-season, od razu w tym samym dniu wyjdzie 22. Tak wyglądał i skład. Grałem tam jakieś meczyki, FAS, a tak, wiecie, o co chodzi. Jakie tutaj mamy nowości? Skill move. Nowy system jest ulepszania treningu zawodników. Wygląda on w taki sposób, że o, tutaj na przykład mam Fodena na 84 overallu i ten overall w danej karcie, on się nie zmienia. W FIFA Mobile do tej pory mieliśmy tak, że ulepszaliśmy zawodników i overall się zmieniał. Overall od nowej FIFA Mobile 22 będzie przypisany do karty. On się nie będzie zmieniał. Czyli tutaj na przykład o, przepalę tego zawodnika na Fodena i Foden powinien mieć 85. Dostał plus 4 levele, ale jak możecie zobaczyć, on ma nadal 84. Tylko patrzcie na to, pod spodem, tam gdzie dawniej były rank upy, to jest 4, ale to nie są
to nie znaczy, że on jest na 4 rank upach. To znaczy to, że on ma 84 plus 4, czyli jest wytrenowany plus 4. Także to jest nowość, do której należy, którą będziemy musieli się oswajać. Bardzo dużą nowością jest ławka rezerwowych. Jest możliwość dokonywania zmian podczas trwania meczów. Także możemy dać sobie zawodników na ławkę rezerwowych i podczas trwania meczu robić zmiany. Czegoś takiego nie było w FIFA Mobile koreańskiej. Wiem, że coś takiego było, także kto grał, ten wie już, o co tutaj chodzi. Można też ustawiać, jeżeli chodzi o skład, pozycję, to znaczy kto ma wykonywać rzut na przykład karny, penalty. O, dawniej czegoś takiego nie było, a teraz na przykład da się wykonywać, że na przykład Wernera sobie ustawię, czy na przykład kapitana Maguire'a. Nie no, Maguire z jakim jest kapitanem, to dobra, dam sobie Zomera. I tak to wygląda. Są różne, jest też rzuty wolne z lewej strony boiska, z prawej, rzuty rożne. Także super naprawdę sprawa. Ja się tutaj nie będę zbytnio w to zagłębiał. Mamy też ustawienia, oczywiście ustawienia są od zawsze, ale na co chciałbym zwrócić uwagę, tu jeszcze mam to zablokowane, ale patrzcie na to. 3-4-3 Diamond. Pozycja, której w FIFA Mobile nie było od 3 lat tak naprawdę, albo 4. W FIFA Mobile 18 była, pamiętacie, Petita na CDM-ie w 3-4-3 Diamond. Jak sobie to wspominam, to aż mi łezka kręci się wokół. Wróci to, wróci. Także będzie grubo. Także to tyle, jeżeli chodzi o skład. Ważna rzecz, tutaj w ekranie startowym u góry są coinsy i są FIFA pointsy. FIFA pointsy, natomiast jak możecie zobaczyć, nie ma gemów. Gemy były od 3 sezonów FIFA Mobile. Tutaj w becie gemów nie ma. Czy toż by oznaczało, że gemy zostaną usunięte z FIFA Mobile? To by była na pewno bardzo dobra informacja dla graczy free to play, ponieważ gemy zastępowały FIFA pointsy. Je zdobywało się z zadań dziennych czy też cotygodniowych. Jeżeli nie będzie gemów, to będzie oznaczać, że FIFA pointsy da się właśnie zdobywać poprzez różne zadania tygodniowe. Także to byłaby taka świetna informacja dla graczy w free to play. Dzięki temu będą mieli więcej możliwości, żeby zarobić. Oczywiście nie tyle, co gracze ci, co płacą pay to win. Mamy tutaj treningi. Na razie no, mamy właśnie eventy, tak? To jest beta, także tutaj żadnego eventu nie ma. To są właściwie tylko League Tour i Daily Training. Kto sobie chce tutaj zagrać jakieś tam meczyki czy coś w tym stylu. Division Rivals. Tutaj się zbytnio to nie zmieniło. Aczkolwiek też są nowości, na przykład wybór stadionu. Możemy sobie wybrać stadion, nawet pogodę, jaka jest na stadionie. Także fajna sprawa. Być może w przyszłości tych stadionów będzie nawet więcej. To by było na pewno ciekawe. Także ja specjalnie w to nie wchodzę, żebyście sami tutaj to obcykali. Sklep. No ja mam 5000 FIFA pointsów, ale no tu mamy darmową paczkę z FIFA pointsami, 1000 FIFA pointsów. No właśnie, tak jak mówiłem, czy to by oznaczało, że FIFA points będą zamiast gemów? To byłoby naprawdę super. Poczekamy, zobaczymy. Tutaj mamy starter playerów 3000. Tu są 3 elity, no zobaczymy, może Mastera, Lewandowskiego albo Messiego trafimy. Czemu by nie? Czemu by nie? No i to jest ta nowość. Są walkopy. No, Oblak. Od Słowenia to już wiedziałem, że będzie Oblak. No i pięknie. Jeszcze jest De Jong, także super. Walkouty, czyli
coś naprawdę pięknego w tej nowej FIFA Mobile będzie. Jeszcze do tego przywykniemy na spokojnie. Mamy oczywiście Star Passa. Star Pass to oczywiście było już do tej pory, także to nic nowego. Na dole jest to, no to jest właściwie to samo co było do tej pory, także to nie jest nowość. Co tutaj mamy? Daily Login. No właśnie, tu są 3000 FIFA Pointsów do zgarnięcia. To, no właśnie, kolejna oznaka tego, że gemów jednak nie będzie. To jest super sprawa. Witamy w becie. Komentatorzy, o właśnie. Są komentatorzy, aczkolwiek no niestety nie ma polskiego komentatora. Takiego Borka Szaranowicza, się coś tam, ale no niestety nie. Jest rosyjski, jest meksykański, Hiszpan, jest nawet chiński mandaryn. Po chińsku jakby, albo po arabsku jakby ten Faris nam tutaj, to także komentatorzy będą. Niezła sprawa. Questy. No questy to jest tylko zadatek tego co będzie, także no tutaj, jak mówiłem, możecie elitę jakąś odebrać sobie, jak w tą betę gracie. Ja zbytnio nie będę w to grał, bo tylko sobie zainstalowałem i żeby obcykać po prostu jak to będzie wyglądać. Ale jedyną rzeczą tak naprawdę, której nie rozumiem, jest market. Market wygląda w ten sposób, że w ogóle jest zmieniony. Jest tu Transfer Market i tu jest pierwsza zakładka Recommended, czyli są rekomendowani zawodnicy. I tu nie ma tak, że pokazuje wam cenę, za ile możecie go dać. Popatrzcie, Purchase Neymar na przykład i Purchase Price 2,850 tysięcy. Lowest Price, czyli najniższa cena, to jest Hages Price, czyli najwyższa cena, to jest 3,300 miliony. Remaining Transfer, czyli opłata za transfer, to jest dosyć skomplikowane i powiem wam szczerze, że nawet ja sam tego jeszcze do końca nie rozumiem, jak to będzie wyglądało, ale na szczęście jeszcze jest ponad miesiąc, żeby się z tym marketem oswoić i to jest w sumie dobra sprawa, bo dzięki temu, że z tym marketem się oswoimy w tym czasie, to nie będzie takiej sytuacji, że jak wyjdzie 22 w styczniu, prawdopodobnie, że dostajemy paczkę powitalną, tam będzie jakaś elitka, my będziemy chcieli ją sprzedać za 1 000 000 coinsów, a my ją squikselujemy za 100 tysięcy. Także no taki trochę smutek będzie, a tak dzięki temu, że ten market tutaj jest nowy, to możemy się go tutaj troszeczkę poduczyć. Także z mojej strony to tyle, jeszcze na koniec sobie może odpalę jakiegoś meczyka, żeby wam po prostu pokazać, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o gameplay. Bo już jest 13 minut, a nie chciałem, żeby też ten film był taki długi, żeby wam dzisiaj móc jeszcze go tutaj sprezentować. No, gameplay jest zupełnie inny niż jest w 21. Ja tutaj nie będę grał, tylko patrzcie, chciałbym wam właśnie to pokazać. Jest ławka rezerwowych, możecie robić zmiany podczas meczu, też możecie zmieniać zawodników, a więc na przykład Wernera możecie dać tutaj na obronę albo bramkarza. Nie, bramkarza się nie da, to tak wygląda. No i tak, tu są różne kamery, a więc nowość, jest ta kamera główna. Jest kamera z przybliżenia, jest kamera z boku, jest jeszcze taka, też z boku. Także cztery kamery są. Komentator jest, tylko musiałbym mieć tutaj zainstalowanego. Także no tak to wygląda, także z mojej strony to tyle. Ja już nie będę tutaj grał, tylko chciałbym, żebyście wy sobie pograli, zobaczyli na własnej skórze, jak to wygląda i napisali waszą opinię na temat tej gry. Także z mojej strony to tyle. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!